Kolejna odsłona rajdu rowerowego z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie Koźlu przed nami. Po raz kolejny wyjeździemy na trasę przez Nadleśnictwo Kędzierzyn do Starej Kuźni. Tam zwiedzać będziemy Nadleśnictwo. Na powrocie w czasie przerwy dla naszych uczestników będzie pieczenie kiełbas i oczywiście konkursy jak co roku. I około godziny 15 wrócimy z powrotem na parking przy Waryńskiego 5. Odsłona rajdu rowerowego to jest kolejna propozycja dla osób, które zbierają i kręcą kilometry dla Pucharowej Stolicy Polski, do której Kędzierzyn Koźle dołączył się. Mam nadzieję, że wszyscy nasi uczestnicy dzisiaj odpalą apki i nakręcimy wiele kilometrów, by w tej rywalizacji wygrać. Jesteśmy już na trasie rajdu rowerowego, już za chwilę wjeżdżamy na strefę startu, gdzie właśnie odbywać się będzie gruba dycha na Dąbrowie, organizowana i współbrana do punktacji Grand Prix Kędzierzyna Koźla 2022. Tak więc my spieszymy na siodełko, ruszamy w trasę, a już za chwilę nasi biegacze. Na naszym rajdzie wzięło udział 30 osób, tak więc następna impreza, którą mamy, to już spływ kajakowy 9 lipca, zapraszamy. Wszystkie kilometry, które dzisiaj pokonacie, dodać do aplikacji Aktywne Miasta. Uważajcie też tam na biegaczy, tych najmłodszych, którzy będą wracać za moment. Uwaga! Rowerzyści skręcają w ulicę Gazową. Więc to nie będzie kolizyjne w żaden sposób dla młodych biegaczy.